Witajcie moi drodzy, z tej strony Patryk i tak jak zapowiadałem, czas na porównanie dwóch butów od Pumy, czyli Pum All Pro, butów, które w szczególności u mnie na Discordzie są butami legendarnymi, rzucanymi przez wszystkie osoby możliwe i chwalonymi pod niebiosa, ponieważ jest ich najlepsza trakcja. A tak szczerze, poza trakcją, reszta jest ok. Na przykład mi brakuje lockoutu stopy w nich troszeczkę, ale wiadomo, to każdy ma inaczej stopę zbudowaną. I tutaj mamy Pumy MB01, czyli buty, których recenzję zobaczyliście we wtorek, do której oczywiście zapraszam. I buty, które były butami numer 1, na przykład UR Testera zeszłego roku. No, dla mnie but naprawdę przyjemny, ale czy wygra z Pumami All Pro? Sprawdźmy. Pumy All Pro. Cena do sztosa. Ceny do sztosa. Tu jest duży problem, ponieważ mieliśmy dwa etapy ceny. Pierwsze etapy cen to były, kiedy nikt nie wiedział, że to dobre buty i można je było kupić za 170 zł. Za tyle kupiłem te buty. 174 zł. Drugi etap mieliśmy, kiedy wszyscy już wiedzieli, że te buty są sztosem. W tym ja trochę przyłożyłem do tego rękę, bo ja zacząłem je w Polsce propsować i w Polsce się wyprzedały. Więc miałem wpływ na rynek Pumy w tym kraju. No, a tutaj mamy Pumy MB01, która cena to retail, bo wyprzedają się za retail, więc tutaj nie ma promek. Te potem też już nie było promek, więc uznajemy cenę retailową za tą odpowiednią i tutaj cena retailowa jest wyższa, a tutaj jeśli chodzi o sztosy, tu poza Kuzmami osobiście dla mnie nie ma nic. Te są w miarę, te Boston trochę ciekawe, no ale to takie za mało smaczków. Tutaj na przykład mamy prosty czerwony but, ale dla mnie taki fajny clean look. Tutaj brakuje mi wyrazu w tych Pumach All Pro i to był mój największy problem, jeśli chodzi o sztosy. Ale te plus te Rick and Morty, jeśli by wyszły takie też jednolite, ja nie wiem jaki to jest kolor, bo średnio znam się na kolorach, ale to będzie jakiś ten niebieski, taki w kolorach Charlotte Hornets. O Boże, to ja je biorę, będą genialne. Cenę do sztosa wygrywają na luzie Pumy MB01 i jest 1-0. Czas na kolejną kategorię, czyli trakcję. Jeśli chodzi o trakcję, no to tak jak powiedziałem w recenzji tych Pum, trakcja jest tutaj git, naprawdę, i uważam, że i na outdoorze, i na hali sobie poradzą spokojnie. Ale tutaj trakcja jest jedną z najlepszych trakcji w historii, więc nie mogę dać inaczej niż punktu tutaj i mamy już 1-1, ponieważ bym po prostu skłamał. Kolejna kategoria to amortyzacja. I powiem wam tak, w tych grałem w trzech rodzajach. W tych zwykłych, w Kuzmach low i w Kuzmach mid. I powiem wam, że nie ma żadnej różnicy kompletnie. Jest to samo, więc nie wiem o co chodzi. Myślałem, że będzie dom w Kuzmach troszeczkę lepsze. Tutaj mamy ten problem, że nie mamy żadnego problemu. Jest amortyzacja praktycznie taka sama jak ta minimalnie podkręcona. Minimalnie podkręcona, może troszkę lepiej rozłożona na bucie, nie wiem. Dla mnie jest troszeczkę lepiej. Troszkę bardziej sobie wytłumiam w nich to lądowanie mojego ciała, wielkiego cielska. Więc kolejny punkt leci tutaj i mamy już 2-1. Jeśli była trakcja, jeśli była amortyzacja, no to czas na wygodę. Jeśli chodzi o wygodę, no to tutaj przede wszystkim jakość pianek w tych butach jest do duszy. Więc tutaj nigdy nie będzie tak miękko jak tutaj, a do tego nie będzie się tak fajnie ta stopa zapadać i zamykać. Tu się po prostu zapadnie i wgniecie i tyle. Tu nic więcej nie ma w tych Pumach. W tych Pumach widać, że jest lepsza jakość materiałów, co jest dramatyczne, bo jest but tańszy, ale materiały lepsze, w szczególności w środku, te wykończenie, więc jest wygodniej po prostu. Dodatkowo tutaj troszkę brakuje mi lockoutu stopy, tu jest idealny. Idealny dla mnie, oczywiście ja jestem osobą z w miarę wysokim podbiciem, z wąską stopą, więc dla mnie jest po prostu perfekto. Ale myślę, że dla szerszej stopy te też będą lepsze niż te. I wygodę wygrywają Pumy MB01 i mamy już 3-1. W tym momencie Pumy MB01 wygrały. Aro dostaje spazmów w tym momencie, kiedy to ogląda. Pozdrawiam cię. I prawdopodobnie rzuca już laptopem, telefonem, bądź
członkami rodziny w telewizor i mówi, że jestem idiotą, no ale taka jest moja opinia. I kolejną kategorią będzie oczywiście ochrona rozklekotanych stawów. Moi drodzy, jeśli but jest wyższy, ma lepszą amortyzację, lepszy lockdown stopy, to jak może wygrać? Tu jest tylko lepsza trakcja. Okej, trakcja trakcją, ale wszystko inne jest lepsze w tym bucie. Więc dla mnie nie ma za bardzo dyskusji i łatwiutki punkcik leci tutaj do PUM MB01 i wygrywają one 4-1. Tak, wygrywają. Moi drodzy, wygrywają Pumy MB01. Uważam to za najlepszy but od Pumy, który powstał. Zdecydowanie w tym momencie to jest ich najlepszy but. Overall wygrywają zdecydowanie z Allpro, chociaż Allpro mają lepszą trakcję. I jeśli ktoś potrzebuje lepszej trakcji, no to wiadomo, wtedy będzie szedł w Allpro i dziękuję. Ale Allpro już nie dostaniesz praktycznie i będzie z tym coraz gorzej, ponieważ nie ma ich na rynku, już ich nie produkuje. Za to te buty, wiadomo, że teraz jest problem je dostać, no bo one wlatują i się wyprzedają, ponieważ to dobre buty. I ponieważ na zachodzie są mega propsowane, no to wiadomo, że Polak wszystkim co zachodnie się zachłyśnie, no normalne. Więc jak ktoś powie na zachodzie, że buty są dobre, to są dobre. Ja tak do końca nie mam i uważam, że bardzo dobrze, że tak nie mam i podchodzę sceptycznie do każdego buta, bo na niektórych bym się przejechał, a niektóre propsuję przez to. Więc jeśli chcesz tylko trakcji, Pumy Allpro. Jeśli ogólnie chcesz naprawdę fajnego buta, overall bardzo dobrego, nie mówię, że Pumy Allpro są się złe. Broń Boże, one też są overall dobrym. One też są overall dobrym butem, nawet bardzo dobrym. Ta trakcja robi nieziemską robotę, ale te we wszystkim poza trakcją są lepsze od tych Pum. No to ja wolę trochę stracić na trakcji, ale mieć wszystko inne, lepsze. Tak jak dzisiejsi koszykarze względem tych z lat wcześniejszych. Kiedyś ktoś był wybitny w czymś i to starczyło. Teraz musisz umieć wszystko. I te buty potrafią wszystko. A jak Lamelo. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w weekendowych odcinkach. Mam nadzieję, że w tym tygodniu będą, bo w tamtym byłem chory i nic w weekend nie dodają. No, ciężko się nagrywa, kiedy twoje zatoki są kanałem spływowym. No cóż, z mojej strony to już wszystko. Nara!